Kłaniam się Państwu bardzo nisko, bardzo mnie cieszy, jak widzę pełną salę. To jest największa nagroda, jaką można w mojej branży osiągnąć. Jeśli Państwo poświęcili tak ładną pogodę i taką szansę na spacer i przyszli tutaj, to jestem osobiście wdzięczny. Teraz co ja Państwu proponuję? Proponuję mój ostatni film. Czy to jest ostatni, czy tak zwany najostatniejszy, to się okaże, bo jeszcze mam różne plany. Ale mam też swój PESEL, który mówi, że już czas może zająć się samym sobą. Na razie jeszcze, jak mam siły, to jeżdżę. I właśnie gdzieś każdym swoim filmem próbuję się opiekować, żeby go donieść do publiczności. Teraz, wiecie Państwo, przez ostatnie kilka lat, przez ten COVID w dużym stopniu, ludzie dużo rzadziej oglądają filmy na dużym ekranie, dużo częściej na tych małych ekranach telewizorów, czy tabletów, czy nawet telefonów komórkowych. No trudno, tak się to dzieje. Ja ten film jeszcze robiłem w przekonaniu, że on będzie tak jak tutaj pokazany na dużej sali, na dużym ekranie. I to oznacza, że ja sobie mogłem pozwolić, wydawało mi się, na to, żeby ten film gęściej opowiedzieć, żebyście Państwo mogli coś przeczytać między wierszami, że nie tylko powierzchnia zdarzeń, które są dość proste, ale jakieś refleksje, jakieś słowa w dialogu, które są czasami bardzo ważne, że Państwo to złowią, patrząc na te obrazy, że to nie umknie uwadze. I o kilku rzeczach tak bym chciał powiedzieć zawczasu, bo niby autorowi nie wolno już po skończeniu dzieła jeszcze do czegoś do niego dodawać. Ale powiem o tym, że motywem, który mnie pchnął, żeby ten temat rozwinąć, jest autentycznie istniejąca postać genialnego matematyka, który żyje w Petersburgu, nazywa się Perelman i dostał taką największą matematyczną nagrodę, która jest równa Nagrodzie Nobla, czyli wynosi $1 000 000. I on ten czek kilkanaście lat temu otrzymał, obejrzał i odesłał, mówiąc, mnie to rozprasza, ja tego nie potrzebuję. Potem jak próbowałem do niego dotrzeć, nie dotarłem, ale spytałem kogoś z jego bliskich i powiedział coś bardzo zabawnego, mianowicie, że ten Perelman powiedział, jakby ten czek był na $1000, to ja bym przyjął, bo chciałem odmalować łazienkę, ale na 1000000, co ja mam z tym robić? Ja się zajmuję matematyką, a nie giełdą, pieniędzmi. To jest coś, co moim zdaniem w tych społeczeństwach zamożnych, do których teraz próbujemy dogonić je, że to jest jakaś przyszłość. Przecież nie warto się wiecznie bogacić. Nie warto żyć w biedzie, oczywiście, to nie jest żaden ideał. Ale po co komu trzeci pokój, jak ma dwa? Po co komu te pełne szafy, kiedy wystarczy kilka ubrań i człowiek zupełnie dobrze sobie daje radę? Że więcej w świecie jest rzeczy ciekawych niż zarabianie pieniędzy. I to jest banalna prawda, ale póki był głód, póki było zimno, póki nie było gdzie mieszkać, to ta prawda się jak gdyby gdzieś kryła. A teraz ona wypływa na wierzch i jeżeli coś nie nastąpi, jakieś cofnięcie w rozwoju, to wydaje się, że dzisiaj naprawdę najbardziej postępową częścią społeczeństwa są wolontariusze, ci, którzy pracują z przekonania, nie dla pieniędzy. I troszkę tam o tym filmie coś będzie, ale będzie o czymś innym, dla mnie ważniejszym. Ja jestem z pierwszych moich studiów, studiowałem fizykę. Z fizyką się musiałem rozstać, bo ja ją kocham do dzisiaj, ale fizyka mnie specjalnie nie kochała. Okazałem się średni, a to najgorsze, co może spotkać młodego, ambitnego człowieka, dowiedzieć się, że na Nagrodę Nobla nie mam co liczyć, a nic poniżej Nagrody Nobla mnie nie ekscytowało. Więc została mi ta wielka przyjaźń do nauk ścisłych i spostrzegam po wielu latach, czym się zresztą bardzo różnię od wielu artystów i wielu ludzi wpływowych dzisiaj, mam wrażenie, że fizyka i matematyka poszły tak daleko naprzód, że są naprawdę w XXI wieku i pokazują świat, który jest pełen tajemnicy, który jest zagadkowy, czego XIX wiek próbował to zaprzeczyć temu, że to poza światem materialnym, który oglądamy, wydaje się możliwe, że istnieją inne światy.
Tak jak dowiadujemy się o tym, że nasz czas, w którym żyjemy, to nie jest jedyny czas, który istnieje. I o tym wszystkim w humanistyce Państwo się nie dowiedzą. To bardzo rzadko czasami w jakimś science fiction jakiś okruszek takiej myśli się pojawi. A ja bez science fiction próbuję mówić o tym, że świat jest przeniknięty tajemnicą i że w związku z tym ci, którzy na przykład podzielają jakieś intuicje religijne, ja sam do nich należę, to nie są jacyś ludzie odklejeni, tylko przeciwnie, to może są ci, którzy są już troszkę dalej i nie muszą tkwić w tym XIX-wiecznym materializmie Engelsa, Feuerbacha, Renana i całego szeregu tych, co w XIX wieku na czele z Nietzschem powiedzieli, że Bóg umarł i go nie ma. A tymczasem dzisiejszy świat, oczywiście nauka tego nigdy nie będzie udowadniać, ale na pewno temu nie przeczy. Więc jak gdybym Państwa nastawił na takie patrzenie, na pytanie o to, no czy jest coś, czy nie ma nic. Czy jest szansa, że śmierć nie jest ostatnim etapem, tylko jest przejściem w jakiś inny wymiar. Nie ma powodu twierdzić, że na pewno tak nie jest, a to już jest duża nadzieja. I właściwie z takim przesłaniem ten film robiłem. I mam nadzieję, on jest niedługi na szczęście, więc że zechcą Państwo go obejrzeć z taką bardziej skupioną uwagą. Zwrócę uwagę na samym początku, tam mignie taka rzecz, którą jakby przenoszę z życia, bo biorę udział czasami w takich audycjach, sprawa dla reportera, pani Jaworowicz. Czasem ktoś ma mi to za złe, bo to są takie no szalenie audycje przaśne, można powiedzieć, jeśli chodzi o dramaty, które tam się rozgrywają, ale to jest ten świat, którego inaczej bym nie znał. I tam się dowiaduję prawie co parę tygodni, że ludzie zrzucają się na to, żeby kupić jakieś życie. Po prostu kupuje się. Kupuje się, bo to jest albo lekarstwo, albo operacja, albo jakieś leczenie, na które społeczeństwo nie da pieniędzy, NFS nie ma na to pieniędzy. Ale jak się ludzie zrzucą, to życie będzie uratowane, jak nie, to wiadomo, że dziecko tam dożyje 6 roku życia i nic więcej. Przejmuje mnie to bardzo, że coś takiego się dzieje w naszych światłych czasach i że czasami stukniemy, prawda, w telefon komórkowy, prześlemy 2 złote i okazuje się, że ktoś będzie żył, a tak by nie żył. To taki drobiazg, który się tam pojawia i dlatego, że zacząłem mówić na początku źle o pieniądzach, to na końcu mówię o nich dobrze. One potrafią czasami komuś uratować życie. Stawię się przed Państwem po filmie i będę bardzo ciekaw, co mi Państwo powiecie, a jak będą pytania, będę się starał szczerze odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Duch Krzysztofa Kieślowskiego jest tutaj z nami. Myślę, że ta pomyłka nie była przypadkowa, ponieważ no, pewnie zobaczyli Państwo pewien cytat z dekalogu, no ale o tym, mam nadzieję, porozmawiamy już za chwilę. Zastanawiam się, na ile film, który przed chwilą widzieliśmy, czyli Liczba doskonała, jest wariantem tej historii, jest pewną repliką współczesną. Wie pan, relacja dwóch mężczyzn, kobiety, no jest taką relacją, tak jak dwóch kobiet, mężczyzny, no to są wszystko takie relacje jakby wynikające z prostej arytmetyki, one się w życiu zdarzają i pewnie jest podobieństwo, ale widzi pan, to jest właściwie pana zadanie, nie moje, bo pan jako filmoznawca, jako człowiek oglądający film, patrzący na to z boku, widzi to dużo wyraźniej niż ja sam i to nie mówię tego przez kokieterię, tylko tak jest naprawdę. Rzeczywiście jest teraz, jak pan mi powiedział, dosyć zdałem sprawę, że jest podobieństwo, ale przez ileś miesięcy nie przyszło mi to do głowy. Co nie znaczy, że pan się myli, tylko że ja się nad tym nie zastanawiałem. Po prostu jakiś, nie w ogóle motyw przyjaźni szalenie przejmuje, bo wydaje mi się, że nasza kultura dzisiejsza jakby coś zaniechała z tą przyjaźnią. Przecież jest rzadkim tematem. Ludzie wszystko sprowadzają do erotyki, zapominając o tym, że relacje ludzkie są dużo bogatsze i że przyjaźń jest wielkim wsparciem. Nawet przyjaźń w rodzinie jest ogromną wartością, której nam brakuje, ale której nikt nie sławi, o której mało kto dzisiaj opowiada. A to przecież jest coś, co
no co daje nam jakąś podporę, jeżeli mamy obok siebie przyjaciół. I popatrzcie Państwo, do czego dochodzimy w efekcie, że z braku przyjaciół musimy płacić psychologowi, który wysłucha naszych spraw, którego zupełnie nie interesują, podczas kiedy przyjaciel przejmuje się naszymi sprawami. I tutaj, jeżeli mój stary kuzyn i młody matematyk są związani czymś, to właśnie jakimś rodzajem przyjaźni. Ten stary człowiek mówi nawet, że to miłość, ale to przecież jest miłość nieerotyczna. No, nikt nie sugeruje, że to jest jakiś wypadek LGBT. Tylko mówię po prostu, że ludzie różnych pokoleń nawet potrafią do siebie czasem wyciągnąć rękę i sobie dopomóc. I to o to mi chodziło. A w poprzednim filmie była to rzeczywiście historia dwóch kolegów, przyjaciół. Fizyczność jest dopełnieniem ducha, że duch sam bez fizyczności no może lata gdzieś, wznosi się wysoko, ale w ludzkim wymiarze jest ułomny. I bardzo mi zależało na tym, żeby ten człowiek współczesny był joginem, uprawiał coś, co ma uniwersalny charakter. I jeździłem z tym filmem już 2 razy, byłem w Indiach. I oni tak mówią o tym moim bohaterze matematyku. Jak to przyjemnie w europejskim filmie zobaczyć normalnego człowieka. On robi jogę. No właśnie, ale czy joga nie jest czymś takim kontrowersyjnym? Dla mnie nie jest, dla kogoś może być, ale... Ale czy uprawiał pan jogę? Nie, zupełnie nie. Nie udawało mi się, jestem dość niezgrabny i bardzo mi to źle wychodziło. I nie jako joga, tylko po prostu no, w obyczaju dalekowschodnim, a często bywam na Dalekim Wschodzie, bardzo mnie Daleki Wschód pociąga, ale to bardziej Japonia, Chiny, no już się Indie najbardziej. I tam czasami zmuszają mnie, żebym siedział ze skrzyżowanymi nogami. To jest upiornie niewygodne. A oni nie lubią jeszcze, jak człowiek się wierci, bo mają wrażenie, że ja czegoś dyskretnie, że daję jakieś znaki, że sobie czegoś życzę. No i wiem, że tego nie wolno robić. Ale nie, sam jogi, interesowałem się jogą, ale nie uprawiałem jej samemu. Wracam do początków, czyli do tej myśli ze strukturą kryształu, no bo tych wątków, które wplótł pan w ten film, na przykład z imperatywu, można powiedzieć, że ten główny bohater jest jakimś wariantem postaci z imperatywu, czy wątek śmiertelnej choroby. I tak mógłbym mówić więcej. Jest naprawdę sporo. To znaczy, czy pan to kontroluje, czy pan jest rodzajem ludożercy, który po prostu pożera te pomysły i przetrawia z filmu na film? Nie, pan, nawet się na tym specjalnie zastanawiałem. Po prostu te pomysły przychodzą mi do głowy z pewną rekurencją, żeby powiedzieć obcym słowem, czyli z pewną powtarzalnością. A inne nie przychodzą mi do głowy, albo inne konfiguracje, układy między ludźmi jakby mniej mnie pociągają, mniej mnie interesują. To z tego się chyba tylko bierze. A mój świat jest jakimś tam ograniczonym światem. Ja opowiadam o takich kręgach społecznych, o takich charakterach, które trochę z nami, które są mi bliskie. I nie podjąłbym się i wiele razy odmawiałem scenariuszy, gdzie po prostu nie czułem się kompetentny. Myślałem, ja na tych ludziach się nie znam, więc cóż ja będę o nich opowiadał. Wiem o tym od Felliniego, który to powiedział dawno już i publicznie, kiedy go ciągnięto do Ameryki. Powiedział, ja nie mogę robić filmu w kraju, w którym nie wiem, jakie buty nosi piekarz. No więc ja nie robię filmu o piekarzach, ale ja wiem, jakie buty nosi dyplomata, albo wiem, jakie buty nosi naukowiec, albo ktoś z kręgów klerykalnych, kleru, bo na tych środowiskach, w tych środowiskach coś wiem, mam jakieś obycie, jestem z nimi blisko, a z innymi nie jestem i nie umiałbym zrobić filmu, jak pan Zaorski na przykład o piłkarzach, bo on zna piłkarza, a ja nie znam. Jakieś takie metafizyczne zagadnienia piłkarskie. Ale mogłyby być oczywiście, przecież piłkarze też mają duszę, no w razie myślę, że w większości. W większości. Więc mamy tutaj tych głównych bohaterów i Jana Marczewskiego, którego pan obsadził w roli Dawida, pisanego zresztą przez V, rozumiem, że to jest taki David. To no, takie snobizmy dzisiejsze. Wszystko musi brzmieć po angielsku, to wtedy wydaje się, że jest nowoczesne. Głupota zupełna, ale jak ludzie to lubią, to mogę narobić taki żart. No ale upatrzył pan Marczewskiego w jednym z wcześniejszych filmów, ale mimo wszystko odbył się casting, prawda?
No tak, musiałem być pewien, czy to jest najlepszy wybór i się potwierdziło, że ze wszystkich kandydatów dla mnie wydawał się najlepszy. Bo dzisiaj niełatwo obsadzić inteligenta. Proszę Państwa, popatrzcie, kto zapełnia seriale i kto zapełnia ekran większości filmów polskich dzisiaj. No najczęściej ciekawość publiczności kieruje się w stronę no, kryminalną. Jak są mordobicia, jak ktoś do kogoś strzela, ktoś się z kimś goni, to publiczność mamy zapewnioną. Natomiast, i nie wiem skąd ta tęsknota się bierze, że żyjąc możliwie bezpiecznie, chcemy się sami straszyć takim mrocznym życiem, które gdzieś podskórnie się toczy i często na co dzień nie mamy z nimi do czynienia. Nie wiem, jak wielu z Państwa spotkało, było w strzelaninie albo brało udział w jakichś takich zagrożeniach ulicznych. Ja jestem szczęśliwy, że ja tego nie spotykam na co dzień, a należę do pokolenia, które przeżyło wojnę, więc dla mnie ta przemoc jest rzeczą, którą mam dobrze zanotowaną w pamięci. I pamiętam także już, jak się zacząłem interesować filmem, w latach 50., 60. jeszcze kiniarze mówili, żeby tylko na afiszu przypadkiem nie było krwi ani pistoletu, bo ludzie nie pójdą. Ludzie po wojnie nie chcieli takich rzeczy oglądać, ale to minęło. Teraz to już jest daleka historia i dlatego to ludzi bawi i zrobią z tego uciechę. Ale w Pana filmie pojawia się i ten anonsowany wypadek, prawda? I no, wątek gangsterski również, prawda? No on się w życiu pojawia i wiecie Państwo, nie mógłbym opowiedzieć historii człowieka z jego duchowym rozwojem, jeśli by on nie ucierpiał ni razu, bo bez tego, jak Mickiewicz pisał, no nie ma pełnego człowieczeństwa. Ale jak Państwo widzą, no nie epatuję Was bliskimi planami, chociaż palec wspaniale umiemy odciąć na filmie, także wygląda jak prawdziwa przemoc, ale zupełnie nie chciałem tego robić. Zaznaczyłem ten element akcji. No i tak samo jak wypadek samochodowy, przecież to nie jest jedyny wypadek samochodowy w moim życiu i doskonale wiem, jak to się kręci, żeby to wyglądało efektownie, tylko że niepotrzebne mi to było do niczego, bo nie o ten efekt chodziło. Ale Pan specjalnie nakręcił go tak nieefektownie? No tak, oczywiście. No, to jeszcze śmiesznie, jak robiłem taki film przedostatni, który się kręcił, kręciłem go w Moskwie i tam oczywiście cała ekipa rosyjska, która mi pracowała dla mnie, okropnie chciała zrobić z tego jakiś taki epizod z James Bonda, żeby się właśnie samochody ścigały na ulicach. A ja prosiłem cały czas, słuchajcie, zróbmy to najskromniej, bo to nie jest poetyka tego filmu. Ja nie jestem tutaj, żeby ludzi bawić pościgami samochodowymi. Od tego są inni moi koledzy, robią to świetnie. No i oni zawiedzeni tacy chcieli potłuc parę samochodów, a ja mówię, dziękuję, nie potrzebuję. Szkoda, ja sobie wyobrażam tą scenę właśnie zrobionego w stylu Patryka Wegi, gdzie tam Joachim przeskakuje nad tym wozem, następują wybuchy, a tak. Potem metafizyka i spokój. Ale dobrze, to później wodze fantazji, przepraszam Państwa, przepraszam mistrza. Wróćmy do Marczyńskiego, do którego podobno Pan dręczył. Kazał po Pan oglądać jakieś filmy o matematykach, uczyć się matematyki w kontekście matury, to w ogóle jest przerażające. Tak było? Tak było, proszę Pana, dlatego że on i tak był łatwym dla mnie aktorem, bo wydaje mi się, że z twarzą można uwierzyć, że on wie, co on mówi. Natomiast bardzo często, jak aktor zaczyna mówić rzeczy mądre, to wiemy, że się nauczył na pamięć. I to jest niedobry efekt. Nie, o Marczewskim mówię jako bardzo obiecującym młodym człowieku, tylko właśnie on będzie mógł grać najczęściej pewnie rolę ludzi myślących. A takich ról nie ma wiele. Straszne. No, bo ale wróćmy do tego, czy Pan go, nie wiem, zadawał mu jakieś prace domowe? Nie, przesadę. Pytał, co to jest liczba doskonała, te wszystkie ciągi i tak dalej? Nie, proszę Pana, nie jestem sadystą, lubię moich aktorów, nie muszę ich dręczyć, ale chciałem, żeby wiedział, kto to był Banach. Pokazałem mu film o Banachu, pokazałem mu troszkę innych historii o matematykach, żeby troszkę zrozumiał, jak to środowisko mówi, jak się nosi, jak wygląda. Natomiast jak Pan już się wdaje w takie żarty, to ja opowiem, bo byłem niedawno w Sofii, też na festiwalu w Bułgarii
I tam byłem 2 dni i na 2 poranki porwały mnie 2 kolejne telewizje śniadaniowe. To są już takie najgłupsze telewizje, jak Państwo wiedzą, gdzie się rozmawia głównie o tym, co kto je na śniadanie. I proszę Państwa, w obu tych telewizjach osobnych, i państwowej, i prywatnej, w Bułgarii zadawano mi pytania na temat ciągu Fibonacciego. No więc ja po nagraniu, właściwie po transmisji, pytam prowadzącego: panie, ale po co pan mnie o to pyta? Czy pana publiczność cokolwiek z tego rozumie? On mówi: z pewnością nie, ale będą zadowoleni, że im serwujemy jakieś trudne tematy, których oni nie muszą rozumieć, ale czują się uszanowani w ten sposób. No a u nas jest odwrotnie, prawda? Telewizja śniadaniowa szczyci się tym, że rozmawia się albo o tym, co jemy na śniadanie, albo podziwiamy sztukę disco polo. No to niestety jest mało ambitny zamiar i tu żałuję, że telewizja w swojej misji się specjalnie nie stara. A my jako społeczeństwo, no byliśmy zawsze ambitni i nie każdy musi wiedzieć, co to są złote podziały odcinka, bo po szkole to zapominamy. Ale to jest coś do zastanowienia i to jest droga, żeby spostrzec, że świat mikro i świat makro oba są poddane tym samym prawom. I to jest dość zagadkowe, to jest dość zastanawiające. No jeszcze Marczewski nie dość, że jest inteligentem, no to wydaje się takim miłym chłopakiem sąsiedztwa. A pan z niego zrobił jednak taki szwarc charakter, no człowieka, który jest egoistą. Jak ten proces... Proszę pana, ale kto, niech ktoś rzuci kamieniem, kto nie jest egoistą. Boję się, że i ja, i pan jesteśmy też egoistami, ale mój bohater, wydaje mi się, że ma szansę w jakimś stopniu przynajmniej swój egoizm pokonać. A to jest przecież wbrew modzie. Dziś jest egoizm jest uważany za szlachetne hasło wyzwalające człowieka. Myśl o sobie, jesteś tego warta, mówią w reklamie Orealu. I to wszystko, prawda? Ta audycja nie jest sponsorowana. Nie, jest to prawda. Ale mówi to pani Torbicka, prywatnie troszkę za to przeprasza. Bo rzeczywiście dzisiaj to takie odkrycie, żyj dla siebie, żadnych poświęceń, żadnych ofiar, nic dla idei. Pamiętaj o samorealizacji i o tym wszystkim. I wydaje mi się, że to jest bardzo fałszywa filozofia. Ona do niczego dobrego nie doprowadzi. I dlatego mojemu bohaterowi chcę dać szansę, że się nawróci, że się poprawi. Ja, staruch przed śmiercią, to czego żałuję, to właśnie tego, że mało kochał. Bo to jest jedyna rzecz w życiu, która podobno zostaje. To będę, nie wiem, czy Państwo zauważyli. Cieszę się bardzo. A taka drobna rzecz, bo to wziąłem akurat z jakiejś historii rodzinnej. Niedawno umarł ktoś z naszych bliskich. Umarł został w Stanach. Ale umarł patrząc na ten aparat, który wskazuje ciśnienie i zobaczył, jak mu ciśnienie spada do zera i zdążył jeszcze powiedzieć, że to chyba koniec. I to był koniec. Zastosowałem to w filmie, bo wydało mi się to wzruszające. Jednak aktor mówił o tym, że próbował pan wydobyć z niego ciemne strony. Muszę też przyznać, że ciemne strony Dawida były dla mnie trudne, aż w pewnym momencie na planie pan Krzysztof przeraził się. Jak bardzo okrutny jest ten bohater w moim wykonaniu. Musieliśmy go zmiękczyć. Dobrze, to tak jest, że czasem jak aktor za dobrze zagra, to ja się aż boję. No bo jak gra coś negatywnego, to się robi takie prawdziwe, że myślę sobie, czy on się zdoła na końcu ujęcia z tego wyzwolić, czy też się wklei w tą rolę. Ale nie, on się nie wkleił. To jest bardzo obiecujący chłopak. Mam nadzieję, że jeszcze parę dużych i dobrych ról zagra. No i drugim bohaterem jest Joachim, czyli ten starzec, doświadczony człowiek, który osiągnął sukces, wszystkie kobiety miał i tak dalej, i tak dalej. No i w tej roli pierwotnie pan, no był cały szereg aktorów, których pan chciał obsadzić, ale no, takim, którego pan kusił aż do końca w zasadzie był Jan Nowicki, no, który jednocześnie zagrał no, taką drobną rolę, o której za chwilę porozmawiamy, rolę tego żebraka. Natomiast zastanawiałem się, jakich cech pan szukał w aktorze, bo gdyby Nowicki, wyobraźcie sobie państwo, zagrał tą rolę, to byłby zupełnie inny Joachim, on by miał zupełnie inny wymiar. No byłby zupełnie, byłby dużo bardziej diaboliczny, ale to zawsze jest tak, że aktor wypełnia rolę, to się tym różni powieść od filmu, że w powieści wszystko jest płynne i każdy z państwa, czytając powieść, inną twarz sobie wyobraża, czytając o bohaterze. A już w filmie to jest jakoś tam
utrwalone jest, to moja propozycja i ja narzucam Państwu taką wizję bohatera, a nie inną. To na tym to polega. Bardzo chciałem, przez moment namawiałem bardzo Nowickiego. On powiedział, że po prostu już zdrowie nie pozwoli mu tego tak zagrać, jakby chciał, wobec czego zgodził się zagrać tak zwane cameo, czyli tak się wyrazić solidarność z tym filmem. No i powiedzieć coś, co mam nadzieję, że Państwo zauważyli, niekoniecznie zapamiętali. To jest zresztą zdanie, swoiste tłumaczenie Pascala, a więc w końcu wielkiego myśliciela, który coś takiego wyraził jakby nielogicznie: Pan Bóg nie musi być na to, żeby był. A teraz co to znaczy, jak to obrócić, to już każdy z nas może trochę próbować inaczej, ale wydawało mi się, że to taka świetna sentencja w sytuacji, która pochodzi z Don Juana Moliera, gdzie zły człowiek, Don Juan, który rzuca wyzwanie Bogu, chce przekupić prostego człowieka, żeby ten zbluźnił za pieniądze, chce złamać jego charakter, żeby mieć swoją satysfakcję. No w dzisiejszych czasach to jest trudne, ale jeśli Państwo widzieli film Milczenie Scorsese, no to tam jest ten sam proces kuszenia i to gorszym argumentem niż pieniądze, bo tam cierpienie innych jest na szali i prześladowcy mówią: wyrzeknij się Boga, to my przestaniemy torturować tych, którzy w Niego wierzą. No i to dzisiaj jest jakby anachroniczne, bo my mamy wrażenie, że powiedzieć można wszystko, wystarczy, że człowiek tak nie myśli. Do tego nas zmusiły różne przemocowe ustroje i rządy, ale jednak to jest jakaś wielka strata człowieka, kiedy ze strachu czy dla interesu mówi coś, w co nie wierzy, czemu w głębi duszy chce zaprzeczyć. A tutaj jednak jest też takie istotne przesunięcie w tej scenie z żebrakiem, prawda? U Moliera ten pieniądz w końcu zostaje tam rzucony i daje ci go przez miłość ludzkości z takim hasłem, a pan jednak zmienia to, prawda? Robi właśnie taki montaż dwóch zupełnie innych światów, a na sam koniec, i to też jest znaczące moim zdaniem, no ten Nowicki jednak wybucha jakimś takim diabolicznym śmiechem, który też nadaje tej scenie no zupełnie innego wymiaru. To prawda, ale akurat Janek dysponował tym diabolicznym śmiechem, używał go jeszcze jak grywał sztuki według Dostojewskiego i skorzystałem z tego. Czy dobrze widziałem, że on się pojawia również w tej scenie na pogrzebie cmentarnej? Tak. Jest przy pogrzebie. Wydawało mi się, że on powinien być gdzieś w zasięgu wzroku, bo on jest też takim oponentem mojego głównego bohatera, więc powinien być na jego pogrzebie. A ten pogrzeb też jest istotny z innego powodu, bo to znów jest drugi pogrzeb w tym filmie. No, o pierwszym tylko słyszymy, to jest ten fałszywy pogrzeb matki Dawida, no, która jest historią samą w sobie, ale pokazuje pan drugi pogrzeb, podczas którego następuje pojednanie pomiędzy Olą a Dawidem na cmentarzu? No bardzo dobre miejsce. Dlaczegoż nie? W końcu tam się myśli o sprawach ostatecznych, a pojednanie jest też w kręgu spraw ostatecznych. Ale czy w ten sposób też nie wypełnia się ta historia z dzieciństwa? To znaczy, że on jakby w symboliczny sposób łączy się z tą matką, znajduje w końcu miłość, której nie miał? No, znowu cieszy mnie, że pan to tak zobaczył. Ja tego tak nie sformułowałem, ale no, myślę, że taką miałem intencję. Historia człowieka, którego matka opuściła, to jest prawdziwa, skądś wziąłem taką historię, że ojciec wychowując tego syna chciał mu oszczędzić tego upokorzenia, jakim jest fakt, że matka go nie chciała, zostawiła, pojechała za ocean, wyjść za mąż bogato. I zamiast tego ojciec zaaranżował jakąś fałszywą mogiłę i co roku, prawda, na zaduszki prowadził syna, mówiąc: pomódl się nad grobem twojej matki, a w tym grobie nikogo nie było. Wzruszyło mnie to jako taka mistyfikacja, która miała złagodzić ból sieroctwa i wydaje mi się, że człowiek wychowany z taką stratą, no nie będzie miał łatwej relacji z drugim człowiekiem, z kobietą, i będzie musiał tą relację budować, nauczyć się kochać, bo wyraźnie on kochać nie potrafi. Czy
czy Ola jest taką emanacją miłości, czy ona ma jeszcze jakąś funkcję w tym filmie? Nie, przede wszystkim to jest najważniejsze. I najważniejsze dla mnie jest to, że to jest ktoś, kto wierzy, że można się zmienić. Zauważcie Państwo, to jest strasznie niemodne, co ja mówię, bo akurat dzisiaj przeważa w takiej kulturze masowej takie deterministyczne przekonanie, jestem jakim jestem, bo takie mam geny, bo takich miałem rodziców, bo taka była szkoła, takie było społeczeństwo, to co ja mogłem zrobić? Muszę być taki, jaki jestem. Całkowite zaprzeczenie przekonaniu, że jakkolwiek wszystko nas warunkuje, to jednak mamy pole wolności i możemy wybierać między dobrem a złem i wybieramy raz tak, raz inaczej, ale że ta wolność jest czymś dla nas strasznie ważnym. Z tym, że wolność jest w konflikcie z miłością. Popatrzcie Państwo, o tym też dzisiaj aż strach mówić publicznie, bo ktoś mnie za chwilę wyśmieje. A przecież tak jest. Ja z miłości ograniczam swoją wolność. Ja sobie czegoś muszę zakazać, czasem się do czegoś muszę zmusić, po to, żeby miłość istniała. Inaczej będę właśnie tym egoistą, albo też człowiekiem bezwolnym, który powie, jestem jaki jestem, bo taki muszę być i nie możecie ode mnie nic żądać. Otóż człowiek od siebie może żądać, w moim przekonaniu, i może, miłości się można uczyć, ale w miłości trzeba coś poświęcić, trzeba coś oddać, żeby coś dostać. Tak za darmo się nie da. Natomiast to, że dzisiaj ludzie opowiadają najczęściej o namiętnościach, o tym, że ktoś do kogoś coś nagle poczuł i to jest instynkt, a to nie jest miłość. Miłość to jest dużo więcej. I jak powiedzieć dzisiaj licealistom, że miłość to jest ciężka praca, to na ogół wywołuje to wielką wesołość wśród młodych, myśląc, że ja żartuję. A ja mówię śmiertelnie poważnie. To przede wszystkim jest praca, a nie powiew jakiegoś wiosennego nastroju. Akurat wiosna się zbliża, miłości się też zbliżają. Zanim przejdziemy już na taki bardzo poważny ton, to chciałem jeszcze zapytać o perukę, która stała się peruką kontrowersyjną. No znalazł się... Nie, ale to na początku chciałbym się dowiedzieć, czemu Andrzej Seweryn ma doklejony nos i taką, a nie inną perukę. Ta peruka stała się już sprawą publiczną. No, jest pokazana na filmie. Faktem jest, że chodziło mi bardzo o to, żeby odmienić Seweryna, bo ja mu przypisuję pochodzenie semickie, a on akurat ma taką słowiańską, okrągłą buzię, że to nie wygląda bardzo prawdopodobnie, chociaż mój Boże, stereotypy rasowe nie są bardzo konkretne. Natomiast wydawało mi się, że warto go odmienić, bo on teraz bardzo dużo gra. I chciałem, żeby on miał w sobie coś z takiego zaniedbania starego Lovelasa, że najpierw sobie farbował te włoski na czarno i taki chciał być jeszcze ciągle młodziutki, a potem nagle odpuścił i chodzi taki trochę zaniedbany i te odrosty są ciut śmieszne. Nie poznał się na tym krytyk, który mnie za to... ale to już jest taki częsty błąd, że krytyk myli, kto co zaniedbał, czy to postać zaniedbała, czy reżyser. I biedną moją charakteryzatorkę bardzo sposponował w swojej długiej i bardzo negatywnej recenzji. To Gazeta Wyborcza. Chodziło o to, że dialog Andrzeja Seweryna był niewiarygodny, ponieważ ta peruka była właśnie nieudolnie barwiona płukanką, więc sami Państwo rozumiecie, że argumenty są poważne, a działa naprawdę potężne. No dobrze, ale Pan to robi z jakimś masochizmem, bo Pan jest po stronie piszącej i niestety ma Pan takich kolegów, no, a ja mam takich recenzentów. Przyjmę to na siebie. Mnie się ta peruka bardzo podobała, naprawdę świetna, świetna peruka i taka dwuznaczność naprawdę. Czy ten film jest również filmem takim diagnostycznym? To znaczy, Pan wrzuca tutaj szereg obrazków ze współczesności, które rozumiem, że gdzieś Pan podpatrzył. To znaczy, mówi Pan, taki jest świat wokół nas? Nie, ja wyciągam takie zdarzenia, które wydają mi się emblematyczne i one w jakiś sposób wchodzą w ten dialog, który prowadzą dwaj główni bohaterowie. Z każdego z tych dygresji można by zrobić pełnometrażowy film i nawet może bym niektóre z nich chciał zrobić. Tak jak interesuje mnie prawdziwa historia takiego mściciela w czasie wojny, który uratowany z getta, czy uratował się jakoś, był pocztylionem,
listonoszem i młotkiem zabijał Niemców i nijak go nie złapano do końca wojny. Wiadomo było, Niemcy się go potwornie bali, bo on był niewyobrażalny. Nikt nie wiedział, kto to jest, czy jest pocztylionem. Podjeżdżał cichutko na rowerze, jak widział samotnego Niemca. Uderzał i jechał dalej. Nikt się na ogół nie mógł zorientować, co się stało. Interesuje mnie to pytanie, czy to był seryjny morderca, czy zemsta jest pewnym obowiązkiem, że trzeba ukarać winnego, bo przecież chcieliśmy, żeby oni byli ukarani, ci, co nas przedtem rozstrzeliwali. Jednym słowem, to są takie historie i każda z kolei może być następną historią. Na jakimś szkoleniach, teraz jeszcze w jakiejś wielkiej korporacji, wytropiłem taki motyw, że to jest uważane za manewr kierownictwa. Jeśli jesteś na swoim stanowisku zagrożony, zwolnij swoją prawą rękę, to ciebie nie ruszą, bo będą się bali, że będzie dziura w zarządzaniu. No jest to skrajnie cyniczne i akurat znam historię kogoś niewinnie zwolnionego, kto popełnił samobójstwo. Przecież z takich bardzo interesownych powodów swego szefa. I macie tych historii wiele. Historia Lino Skoczka to jest włoska historia. Kiedyś było o niej dużo w prasie. Bardzo mnie przejęło to, że taka rzecz miała miejsce. A historia wygnania jakiegoś plemienia Afrykanów z jakiegoś terenu, gdzie założono kopalnię, no jest w jakiś sposób intrygująca, bo jednak ten, który ich wygnał, mówi, a cóż oni mają za zasługę, że akurat rozstawili swoje szałasy na terenie, gdzie pod ziemią są jakieś minerały, mogli je rozstawić gdzie indziej i nikt by na to nie wpadł. To wszystko są te drobne dygresje, które gdzieś tam prowadzą do głównego tematu, to znaczy pytania o życie. No, co warte było życie tego człowieka, który we własnym mniemaniu osiągnął wszystko, co chciał i okazuje się w jego mniemaniu i w moim, że to nie było warte. Że nie warte było dokonać tylu podłości, tylu świństw, żeby na końcu być bajecznie bogatym człowiekiem, ale nie znającym miłości. Tutaj też dotyka Pan i przypadku, i czegoś, co nazywa Pan tajemnicą, tak? Co to jest ta tajemnica? Proszę Pana, tajemnica to jest inny sposób nazwania Boga. Ponieważ w imieniu Boga dokonano tylu podłości, zbrodni na świecie, prawda, w imię Boga szli i mówili Gott mit uns, to może czasami trzeba zmienić to słowo, zresztą w Starym Zakonie nie nazywa się Boga w ogóle i to może dobrze, żeby sobie go potem nie wyobrażać, tak jak Michał Anioł, jako starca z brodą, bo to jest taki antropocentryzm, ale to jest kompletnie niepotrzebne. Bóg jest właśnie tajemnicą. Wydaje nam się, że istnieje w innych wymiarach, że w ogóle samo istnienie Boga jest inne niż nasze istnienie. I im więcej dzisiejsza fizyka o tym mówi, tym łatwiej nam się poddać, że jesteśmy skonfrontowani z kimś, czy z czymś, czy z siłą, czy z istnieniem, które nas kompletnie przerasta. I prawda, ludzie akurat chrześcijanie odnajdują w Chrystusie tego, który został posłany, żeby stać się tym pośrednikiem, żeby nam unaocznić pewną cząstkę boskości, bo Bóg jest nieskończony i w postaci człowieka był tylko cząstką tego, kim Bóg jest naprawdę. Dla tych oczywiście, którzy w ogóle wierzą, że On jest, bo inni mówią, nie ma nic, jest po prostu ciemność, pustka, chaos i ślepy przypadek. A inni powiedzą, że przypadek, to cytuję to w filmie, to przebranie, w którym Bóg działa na świecie. I jedni widzą, że to jest działanie, a drudzy mówią, to jest, tak się zdarzyło, rzucić monetą i wyjdzie orzeł albo reszka. Ten film jest, szanowni państwo, ja go oglądam już, no, nie wiem, który raz, ale za każdym razem dostrzegam coś nowego, bo no, nie oszukujmy się, nie jest to film łatwy. Mimo, że trwa tylko godzina 20, to jest jakby najeżony no, bardzo trudnymi pytaniami i szeregiem też kontekstów, które też za pierwszym razem pewnie umykają, przynajmniej mi umknęły, więc zachęcamy, rozumiem, z reżyserem do częstszego kinowego oglądania tego filmu. Ale podczas którejś z projekcji
Zauważyłem scenę, o którą chciałem pana spytać. Znaczy, jest taki moment, w którym Joachim, to jest poza kadrem, nie wiem, klęczy, modli się, patrzy gdzieś w przestrzeń. Jakby sugestia jest tego typu, ponieważ później widzimy ujęcie nieba. Cóż to takiego znaczy? No nie, ten wszechświat, który ja tutaj próbuję przedstawić, i to ten wszechświat makro i mikro, to jest, prawda, cały ten ciąg, który od Fibonacciego pochodzi, a który jest ciągiem podobieństw, które nas zastanawiają, dlaczego muszla i galaktyka skręcają się w bardzo podobny sposób, dlaczego mają podobne proporcje. To jest to, co na pewno człowieka, nawet bardzo prymitywnego, musiało zawsze zastanawiać i zastanawia do dzisiaj. I chciałem, żeby mój bohater od chwili, kiedy w tej Jerozolimie przeżył taki moment zaskoczenia, że został ocalony, a mógł zginąć. To jest jakby dla mnie samego, moja prywatnie, wieczna sprawa, bo ja przeżyłem wojnę, obok było bombardowanie, strzelali, ludzie padali, a ja żyję. Nie mogę tego traktować jako rzecz zupełnie zwykłą. Uważam, że to jest coś, co mnie do czegoś zobowiązuje. Nie wiem do czego, ale wiem, że to nie jest od takie sobie, że każdy ma prawo do życia, skoro tylu nie miało tego prawa i popadali obok. No to zostaje jeszcze na starość teraz, jak już przekroczyłem 80, to wracam do tych myśli z końca wojny, bo one są we mnie. I myślę, że każdy człowiek może i musi sobie zadać pytanie, dlaczego ja żyję i co z tego wynika? Czy to mnie do czegoś zobowiązuje? Czy wolno mi wszystko? Czy to jest jakiś dług, który trzeba spłacić? No, to są pytania, na które nie ma prostych odpowiedzi, ale każdy z nas jakoś sobie je chyba zadaje. Jak nie, no to źle, bo wtedy żyjemy nieświadomie. A odpowiedź na moje pytania? No, proszę pana, mój bohater ma ten kontakt z rzeczywistością, do której przedtem prawdopodobnie, na którą wcześniej nie popatrzył. Ale jak wyszedł z tej kawiarenki w Jerozolimie i nie zginął, to zaczął widzieć i wszechświat, i te palące się gwiazdy, i te wszystkie zagadki, które nas otaczają. Pan pokazuje chyba też taki moment, który nazywa się Ewą, takiego zawieszenia pomiędzy życiem a śmiercią duszy? Wie pan, ja się na tym nie znam, bo ja tam jeszcze nie byłem, a jak będę, to już panu nie opowiem. Zrobił pan film, w którym jest taka sugestia. Oczywiście, ale to taka jest sugestia krążąca jakby. Zresztą w wielu kulturach i wielu cywilizacjach to wcale nie jest monopol judeo-chrześcijański. Jest takie zastanowienie, że śmierć nie odbywa się tak jednoznacznie w czasie, że czasami ona jest rozciągnięta i że osoby, które fizycznie odeszły, jeszcze mają jakiś kontakt z tym życiem, jeszcze mają jakieś niedokończone sprawy. To wszystko jest takie, no taki dreszcz grozy ogarnia, jak o tym myślę, ale nic więcej o tym nie wiemy, poza takimi szczątkowymi obrazami. A jednocześnie zniszczyliśmy teraz, to w ostatnich 10 latach, bardzo przydatne słowo, które jest w polskim i nie ma synonimu, nie ma równoznaczności. Słuchajcie, ludzie zaczęli używać słowa niesamowity jako wzmacniacza. I coś miało niesamowity smak, coś był niesamowicie dobrze ubrany, niesamowicie dobre przyjęcie, a przecież to co innego zupełnie znaczy. To jest właśnie ten coś podszyte takim powiewem grozy i tajemnicy. Jak się Biała Dama ukazała w zamku, to było niesamowite. O ile się oczywiście ukazała. Ale szkoda, żeśmy stracili to słowo. I tak apeluję, brońmy go, bo ono coś więcej znaczy i nie warto sobie nim ust wycierać, kiedy chcemy powiedzieć, że jest dzisiaj niesamowita pogoda. Nie, no jest bardzo piękna. Pan ma niesamowite wspomnienie związane ze śmiercią Stalina. Prawda, że jest niesamowite? No jest, ale to dlatego, że jego śmierć była wedle takich świadectw, które do nas docierają, no czymś niesłychanie dramatycznym, ale ja użyłem tego jako inspiracji do innego filmu, więc teraz nie będę o tym opowiadał. W paradygmacie jest ta historia
opowiedziana tak, jak niektórzy jej uczestnicy ją podobno dalej rozpowiadali. To w końcu byli członkowie biura politycznego sowieckiej kompartii i nikt więcej. Ale chodziło mi o tą historię z pańskiego dzieciństwa w kościele. Ach nie, no to pan mówi o rzeczach błahych, to znaczy, że ja gdzieś byłem, to jest film, jest to w filmie Cwał. Właściwie nie chcę opowiadać moich prawdziwych doświadczeń, bo już były uwiecznione na ekranie. Ale w momencie, kiedy nastąpiła śmierć Stalina, myśmy jako cała szkoła mieli wyznaczenie, całą noc mieliśmy czuwać przy jego gipsowym popiersiu. No i oczywiście dostaliśmy napadu śmiechu, jak to chłopaczki w środku nocy, jak już nie mają co robić, to dostają tak zwanej głupawki. I ja za to wyleciałem ze szkoły, więc nie było to. Chodziło mi o tą historię z konfesjonałem. A skoro pan bardzo... Co znaczy? Więc mamy trzy historie ze Stalinem. Ta trzecia będzie tą historią, nie, która nam się rymuje z Ewą. Nie, to o tyle tylko, że ja wiedząc, że mam zrobić coś, o czym wiedziałem, że jest nieetyczne, to znaczy podrzucić koledze książkę, którą chciał ode mnie pożyczyć, ale ponieważ on mnie oskarżył, więc ja pomyślałem, że trzeba w kontrpropozycji jego oskarżyć. I tak się to zdarzyło, ale ponieważ byłem bardzo takim pobożnym chłopcem, więc chciałem zawczasu pójść do spowiedzi i już powiedzieć, że ten grzech popełnię i żeby mi dali, ksiądz dał rozgrzeszenie. A ksiądz się z kolei strasznie przeraził, bo zrozumiał, że taki mały chłopiec, a już agent. Szanowni Państwo, ja oczywiście z przyjemnością tę rozmowę będę kontynuował, ale myślę, że to spotkanie jest przede wszystkim dla Państwa. Jeżeli macie pytania do naszego gościa o film, o życie i niesamowite historie, to nie wiem, nie mamy mikrofonu na sali, więc proszę podnosić rękę, ja będę podchodził i oddawał Państwu głos. Więc proszę śmiało. No przejdziemy do historii festiwali. O, jest głos. W połowie drogi. Mistrzu, mam pytanie. Dlaczego Bach? Czy jest to związane właśnie z tą miłością, która jakby polaryzuje między naszymi bohaterami. Musi mi pan powtórzyć, bo tu jest fatalna akustyka i nie, państwo nie słyszą, a ja nie bardzo. Chciałem zapytać, czy muzyka Jana Sebastiana Bacha... Ach, Bas, proszę pana, o Bachu powszechnie się mówi, że to jest jedyny pewny dowód na istnienie Boga. Tak, Bach jest tak matematyczny poza tym i tak niesłychanie natchniony. I bo to jest kolejne pytanie, czy Bach, sama muzyka, podłożona pod wizję, w jakim stopniu z ryśniami, które mamy komputerowo zrobione. Ten podział matematyczny, podział pieniądza, podział struktury w ogóle materii. Widzi pan, ja całe życie pracowałem z jednym kompozytorem, z panem Wojciechem Kilarem, byliśmy bardzo bliskimi przyjaciółmi. No i on nas opuścił już parę lat temu. Wobec czego ja nie mam czelności zwracać się do innego, żyjącego już kompozytora, tylko sięgam po klasykę, zrobiłem to w poprzednim filmie, biorąc Wagnera, a tym razem no Bach wydawał mi się oczywisty, właśnie dlatego, że jest matematyczny i właśnie dlatego, że jest, no, że jest tak bliski doskonałości, że chyba nie chcę. Ja przeszedłem tutaj z tą drugą częścią pytania, która nie wiem, czy dotarła, mianowicie chodziło o korelację pomiędzy animacjami a Bachem. Czy no, one jakby dodają dodatkowe znaczenie, jeżeli dobrze zrozumiałem? Może znaczenie przesada, ale na pewno no, są tym uzupełnieniem nastroju, który z animacji wynika. Animacje zawsze mają skłonność do tego, żeby być żarcikiem i oczywiście jak tak zwane płaszczaki chodzą po wstędze Mebiusa, to jest żarcik, ale naprawdę to mnie prześladuje myśl o tym, że mogłem zostać stworzony w dwóch wymiarach. Proszę Państwa, jakież to byłoby smutne, byśmy wtedy byli wszyscy płascy i byśmy szli do przodu i potem się spotykali do góry nogami. I nie wiem, pewnie całe akademie by się studiowały, dlaczego tak się dzieje, bo nie umielibyśmy sobie wyobrazić trzeciego wymiaru, tak jak dziś nie umiemy sobie wyobrazić czwartego, albo bardzo nam to trudno przychodzi.
No więc to z tego się wzięło i oczywiście to było skorelowane. Jako artysta to bardzo często słyszę takie przestrogi, zresztą to samo mówiła mi moja mama. Artyści strasznie lubią patrzeć w lustro i się sobie przyglądać i sobą zachwycać. Więc ja staram się tego nie robić, bo i tak mnie do tego ciągnie. Więc staram się nie myśleć o filmach, które już zrobiłem. Myślę sobie, są za mną, niech sobie żyją, krążą, ja już chcę myśleć do przodu. Ale ten film mnie rzeczywiście swoją długowiecznością zaskoczył. Właściwie z pewnym smutkiem, bo ja bym wolał powiedzieć, że to jest film o minionej, bezpowrotnie i słusznie minionej rzeczywistości. Tymczasem jak jeszcze za czasów komuny jeździłem z tym filmem po amerykańskich uniwersytetach i studenci mi mówili, że właściwie to jest dosyć podobne do tego, co oni mają u siebie w wolnym kraju, tylko że u nich rektor nigdy nie podkrada jedzenia ze stołówki studenckiej. To jest dla nich egzotyczne. Tego nie mogli zrozumieć, dlaczego tam się coś wynosi z tej stołówki do bagażnika rektora. Ale reszta, mówią nawet napełnianie basenu na przyjazd rektora, to my to znamy. U nas też tak bywa. Zasmuciło mnie to, że te schematy korupcyjne w instytucjach szkolących ludzi są tak uniwersalne. Ja sobie z tego nie zdawałem sprawy. Myślałem, że robię taki anegdotyczny film o marnym uniwersytecie, a okazało się, że to przystaje do innych instytucji, niekoniecznie uniwersyteckich. I to mnie tak cieszy i smuci zarazem. Cieszy, bo każdy artysta lubi, jak go chwalą i jak mi mówią, że ten film jeszcze aktualny, no to niby przyjemnie, a z drugiej strony szkoda, wolałbym, żeby się mówiło, że to jest o zamierzchłej przeszłości. Już dzisiaj to by się nie mogło wydarzyć. Niestety wiem, że mogłoby się wydarzyć. Jak wyglądała ta ścieżka festiwalowa i dystrybucyjna tego filmu? Czy on trafił na te duże festiwale? Jakie było przyjęcie? Nie trafił i to zresztą mam w tej sprawie autorytatywną, chociaż prywatną odpowiedź dyrektora jednego z największych festiwali, który film obejrzał, który zna moje poprzednie filmy, który myślę, że szczerze mi mówi, że mnie ceni, ale powiedział, tego filmu ja nie mogę w moim festiwalu pokazać, bo ja jestem materialistą i dla mnie film o sprawach duchowych jest jakby filmem o niczym, bo tej rzeczywistości nie ma. I ja nie będę zapraszał moich widzów na debatę, w której sam nie mam ochoty brać udziału, bo to są wszystko jego zdaniem problemy urojone. Tak jak jego zdaniem bez wątpienia nie istnieje żadna inna rzeczywistość niż poznawalna zmysłowo i w związku z tym wszystko inne dla niego jest anachronizmem. I tutaj się rzeczywiście różnimy takim generalnym zapatrywaniem. To już po moim pogrzebie będę, może się kiedyś dowiem, czy miałem rację, czy nie, bo ja twierdzę, że to myślenie takie materialistyczne to jest XIX wiek, to jest wstecznictwo. To jest Engels i Feuerbach i ci wszyscy twórcy materializmu, którzy zubożyli ludzkość o te wymiary, które przedtem i chyba znowu dzisiaj się objawiają. No a on uważa, że ja jestem konserwatywny i wsteczny, bo ja mówię o metafizyce, a on mówi, że metafizyka jest bezprzedmiotowa. Nie ma czegoś takiego. No i stąd przy tych wielkich festiwalach był twardy front odmowy i rozumiem dlaczego. Dla takich samych, przypuszczam, powodów nie dopuszczono mnie do festiwalu w Gdyni, bo też uznano, że to jest sezon, w którym się mówi o LGBT, o przemocy w rodzinie, o odrzuceniu, o wykluczeniu, o sprawach na granicy. To był temat obowiązujący w tym roku, a ja tutaj z jakąś historią o matematyce i Bogu to jestem kompletnie jakby spoza tematu. I tak też wypadłem. Ale było wiele innych festiwali, dość dla mnie istotnych, od estońskiego Tallina poczynając, poprzez właśnie Sofię, poprzez Triest, gdzie mnie nagradzano i tam rzeczywiście zobaczyłem, że ten film ludzi poruszył i że było o czym rozmawiać. Przez te dwa wielkie festiwale w Indiach, z czego ten ogólnoindyjski festiwal w Pune też ten film wziął, bo dla nich właśnie on był o czymś całkowicie powszechnie odczuwalnym. Duchowość w Indiach jest rzeczą codzienną i metafizyka jest częścią ich codziennego myślenia, tak jak była w Europie trzy, powiedzmy, wieki temu. Więc ciągle trwają te różne miejsca, jakieś zaproszenia. Została mi w pamięci, byłem w Porto, w Portugalii też z tym filmem. Tam
środowisko, które mnie zaprosiło, było bardzo materialistyczne i wytoczyło mi zarzut, którego bym nie wymyślił. Mianowicie, że ten film jest reakcyjny już w samym tytule, bo mówi o liczbie doskonałej. Otóż pojęcie doskonałości z punktu widzenia postmodernizmu jest błędne, bo nic nie można porównywać z niczym. Nic nie jest lepsze, niż nie jest gorsze. Mamy chwalić różnorodność. Jak rzeczy są różnorodne, to są nieporównywalne. I to jest sposób, żeby się obronić przed jakimkolwiek sądem i jakimkolwiek poczuciem winy oczywiście. No ale przynajmniej miałem gorącą debatę, bo ja broniłem swojego przekonania, że właśnie mamy żyć w sferze wartości i coś ma być lepsze od czegoś, a ja mogę być dzisiaj lepszy niż byłem wczoraj. I że to wszystko podlega jakiejś przybliżonej przynajmniej ocenie. A modne głosy mówią, nie, przeciwnie, porzućmy wszelkie ocenianie i głośmy różnorodność. Niech będą różne kolory, ale nic z niczym nie jest porównywalne. Najciekawszych recenzji, które podobno ukazały się w Więzi, nie miałem jeszcze czasu przeczytać, znaczy nie dotarły do mnie, a podobno były bardzo ciekawe. W Odrze pani Kozioł też ukazała się już zawczasu, bardzo ciekawa recenzja. To znaczy taka bliska moim intencjom, więc bardzo byłem szczęśliwy, że odczytano to, co w filmie chyba zawarłem. Co mówią ludzie o pańskim filmie? Wie pan, trudno mnie o to pytać, bo ja zawsze zapamiętam albo jak mnie ktoś obraził, co się nie zdarzyło jeszcze tym razem, albo jak ktoś mnie pochwalił, co też ludzie czasem robią przez uprzejmość. Więc nie można być tego pewnym. Dlatego raczej słucham i cieszę się, że w ogóle ludzie przychodzą. Oczywiście ten film nie ma dobrej frekwencji, ale jest tak, że jak się ktoś dowie, co to jest i o czym, to okazuje się, tak jak dzisiaj, no państwo przyszli z jakiegoś powodu. Przecież kino nie bywa codziennie tak zapełnione jak teraz. Jak jest takie dobre miejsce, to się trafi i tyle osób, no na pewno z kręgu inteligencji, bo ci najczęściej chodzą na problemowe filmy. I ta Polska nie jest taką pustynią, jak się w metropoliach to przedstawia w kawiarnianych rozmowach, które są niestety często głupie. Natomiast z innego miasta, z miasta Kielce, przywiozłem anegdotkę, którą mi z sali ktoś podpowiedział i bardzo mnie ucieszyła. To jest anegdotka o tym, jak Einstein umarł i stanął przed obliczem Stwórcy. Stwórca go pochwalił, a Einstein poprosił, czy mogę mieć jedno pytanie. No Stwórca powiedział, proszę. A Einstein zapytał, no to jak wygląda ten wzór na ogólną teorię Wszechświata? A Pan Bóg odsłonił tablicę, Einstein się przyjrzał, wczytał i mówi, ale Panie Boże, tu jest błąd. A Pan Bóg powiedział, no właśnie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo.